Niestety niemal w każdym zawodowym sporcie można znaleźć historię o sportowcach, którzy zostali przyłapani na dopingu. W przypadku piłki nożnej oczywiście też było kilka takich historii. Dość świeżym i dość popularnym przypadkiem był André Onana, który w lutym 2021 roku został zdyskwalifikowany na 12 miesięcy. Niestety taka przykra historia wydarzyła się również w polskiej piłce. Przed Wami odcinek pod tytułem Jakub Wawrzyniak i jego przykra historia z dopingiem. Zapraszam do oglądania. Na początek przybliżymy nieco postać piłkarza wspomnianego w tytule dzisiejszego odcinka. Jakub Wawrzyniak urodził się 7 lipca 1983 roku w Kutnie. Na szerokie wody ten lewy obrońca zaczął wypływać w barwach Widzewa Łódź, gdzie grał w latach 2005-2007. W 2006 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Polski, w której zadebiutował 6 grudnia tego samego roku w meczu przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Po 2 latach w Widzewie Wawrzyniak przeniósł się do Legii Warszawa, z którą święcił największe sukcesy w karierze. Piłkarzowi szło na tyle dobrze, że na początku 2009 roku zgłosił się po niego grecki Panathinaikos Ateny. Wtedy był to jeden z najlepszych piłkarskich klubów w tamtej części Europy. Niestety ta przykra historia związana z dopingiem przypada właśnie na okres gry w Panathinaikosie. Jakub Wawrzyniak zażył niedozwolone środki, jednak wiąże się z tym dłuższa i bardziej skomplikowana historia. Były reprezentant Polski wszystko opowiedział w Hyde Parku na kanale sportowym. Zaczęło się dość niepozornie. Wraz ze swoim byłym klubowym kolegą z Legii, Bartłomiejem Grzelakiem, wybrał się do galerii Mokotów po odżywki. Wawrzyniak chciał L-karnitynę, jednak akurat tego nie było, a sprzedawca zaproponował coś podobnego, tylko z mocniejszym kopem. Początkowo nie było żadnych problemów z odżywką. Wawrzyniak upewnił się u kilku lekarzy, czy jest to dozwolone. Usłyszał twierdzące odpowiedzi. Jak się później okazało, w trakcie badań antydopingowych zostały zmienione pewne zasady. Tak opowiedział o tym sam Wawrzyniak. Miałem 6 kontroli dopingowych. 5 do 30 marca, każda negatywna. 6, czyli pozytywna, była 5 kwietnia. 30 marca odbyła się konferencja antydopingowa w Kolonii. Jeden z panów stwierdził, że jest jakaś substancja stymulująca układ nerwowy. Wrzucili to na listę i 6 kontrola dała wynik pozytywny. Jak później sam piłkarz przyznał, po wspomnianej zmianie podjętej na konferencji antydopingowej w Kolonii, w kolejnym roku liczba wpadek dopingowych wzrosła ogromnie. 90% przypadków dotyczyło nowej regulacji. Niestety nie skończyło się to dobrze dla obrońcy. Wawrzyniak został wyrzucony z greckiego klubu. Dodatkowo został zawieszony na rok za stosowanie dopingu przez Światową Agencję Antydopingową oraz FIFA. Gra w piłkę nożną była zakazana. Dopiero od 22 stycznia 2010 roku decyzją Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozanie Jakub dostał zgodę na powrót do piłki. Od tamtego czasu grał jeszcze w Legii Warszawa, Amkarze Perm, Lechii Gdańsk, a profesjonalną karierę zakończył w GKS-ie Katowice. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.